Cześć widzowie, witajcie w kolejnym materiale. Dziś rozpoczniemy nową serię, którą w zasadzie można nazwać kursem i w całości będzie ona dotyczyła blueprintów. Przejdziemy sobie od totalnych podstaw do coraz to bardziej zaawansowanych rzeczy. Zacznijmy sobie może od tego, czym w ogóle są blueprinty. Blueprinty są formą visual scriptingu zaimplementowaną właśnie w silniku Unreal. Jest to po prostu wizualna forma programowania polegająca na systemie nodów, które ze sobą łączymy. I każdy z tych nodów, każda ta cegiełka to tak naprawdę fragment kodu napisanego w C++, akurat w przypadku Unreala. Dobrze, na samym początku utwórzmy sobie nowy blueprint odpalając Content Drawera, klikając prawy przycisk myszy. I dodajmy sobie nowy blueprint class i na samym początku wybierzmy sobie podtyp preset dotyczący aktora. Nadajmy mu jakąś nazwę, BP, skrót od blueprint. Kliknijmy dwa razy i przyjrzyjmy się całemu oknu blueprintów, w którym będziemy pracować. Zacznijmy może od lewej strony. Po lewej stronie mamy okno, zakładkę komponentów i komponenty są to wizualne części naszego blueprintu. Wszystko, co będzie w jakiejkolwiek formie wizualnej, będziecie tutaj właśnie dodawać za pomocą komponentów. I gdy sobie klikniemy Add, no to możecie zobaczyć, że możemy dodać sobie audio, możemy dodać sobie system cząsteczek Niagary, jakieś światła, skeletal, static mesh, jakieś najzwyklejsze kształty. Kamery, kolizje, system chaosu i masę innych rzeczy. Pod naszymi komponentami mamy kolejną zakładkę, która nazywa się My Blueprints i jest rozbita na grafy, funkcje, makrosy i variables oraz event dispatchers. Całą tą zakładkę będziemy omawiać w kolejnych filmach, w dalszej części tego kursu. Pokrótce opowiem, że w zasadzie cała robota tutaj blueprintów dzieje się właśnie w grafach, funkcjach wspomaganych przez resztę tych tutaj elementów. Dobrze, po prawej stronie mamy jeszcze paletę, ale zamknijmy ją sobie na razie. Po prawej stronie mamy panel Details i w panelu Details będziecie mieli informacje na temat właśnie waszych komponentów, które sobie tutaj zaznaczycie i będziecie mogli zmieniać różne opcje związane właśnie z tymi komponentami. No i na samym środku mamy nasz viewport, którym możemy się poruszać. Przyciskając prawy przycisk myszy możemy się obracać. Przyciskając lewy możemy tak jakby orbitować. Gdy sobie zaznaczymy nasz obiekt i wciśniemy Alt, no to wciskając lewy przycisk myszy właśnie będziemy orbitować wokół tego obiektu. Wciskając prawy przycisk myszy będziemy do niego się zbliżać bądź oddalać w zależności od tego, czy będziemy ruszać myszką w przód czy w tył. Wciskając kółko od myszki możemy poruszać się tak po linii w lewo bądź w prawo lub w górę i w dół. To w zasadzie tyle. Oczywiście w naszym viewporcie właśnie widzimy aspekt wizualny naszego blueprintu. No i możemy sobie wejść tutaj w perspektywę, zmienić sobie perspektywę naszego viewportu, możemy włączyć sobie różne opcje naszego viewportu, możemy włączyć lead, możemy włączyć unlead, możemy włączyć wireframe mode i tutaj w hamburger menu możemy sobie zresetować kamerę, możemy wyłączyć real time, możemy włączyć, żeby pokazało nam jakąś tutaj podłogę, bądź to wyłączyć i oczywiście włączać bądź wyłączać grida. W zasadzie no jest to taka troszeczkę okrojona wersja zwykłego po prostu viewportu. Myślę widzowie, że jeżeli interesuje was nauka blueprintów, no to aż tak szczegółowo nie muszę omawiać, gdyż no podstawy na pewno już znacie, a jeżeli nie, no to polecam zapoznać się z innymi moimi filmami. No i pozostają nam jeszcze dwie zakładki, które mamy obok naszego viewportu. A mianowicie są to Construction Script, który odnosi się właśnie do funkcji. Jak widzicie, mamy tutaj nasz Construction Script oraz Event Graph, który mamy tutaj u góry. I tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj będziemy spędzać większość naszego czasu przy pracy z blueprintami. Dobrze, jesteśmy w oknie naszego Event Graphu i pierwsze, co rzuca wam się teraz w oczy, no to są właśnie nody, czyli te właśnie wizualne odzwierciedlenie linijek kodu i każdy z tych nodów ma jakiś swój opis, jakieś swoje piny, które pozwolą wam po prostu za pomocą identyfikacji właśnie wizualnej rozróżniać te nody
i wiedzieć, do czego służą. Obecnie mamy tutaj 3 nody. Zacznijmy sobie może od dołu. Pierwszy to Event Tick. Dzisiaj nie będziemy z niego korzystać, ale pokrótce może wyjaśnię wam, o co chodzi. W momencie, w którym wciśniemy sobie play podczas symulacji, czy to będzie symulacja, czy będziemy właśnie grać już w grę, odpalać grę, no to zegar w naszym silniku zaczyna tykać i ten node będzie włączał wszystko, co do niego podepniemy, co każdy tick naszego zegara. Usuńmy to sobie na razie. Drugi node mamy tutaj Event Actor Begin Overlap i ten node będzie wywoływał wszystkie rzeczy, które do niego podłączymy w momencie, gdy aktor, którego określimy, a w zasadzie kolizja tego aktora, będzie nachodziła na kolizję innych obiektów. Również usuńmy sobie ten node. No i zostaje nam ostatni node, Event Begin Play, najbardziej podstawowy, na którym się dzisiaj skupimy i będziemy w tym materiale na nim pracować. Ten event odpala wszystko, co do niego podłączymy w momencie rozpoczęcia symulacji bądź gry, czyli w zasadzie w momencie wciśnięcia tutaj tego przycisku play. No i spróbujmy sobie coś tutaj do niego podpiąć, aby wam to zobrazować w bardziej praktyczny sposób, a nie tylko suchą teorią. Chwyćmy sobie za nasz pin, przeciągnijmy go i odnajdźmy sobie funkcję, która nazywa się print string i ta funkcja sprawi, że po prostu na naszym ekranie pojawi się napis, w tym przypadku hello, możemy go sobie tutaj zmienić na jakikolwiek dowolny napis. Kliknijmy sobie compile, tutaj po lewej stronie u góry, bo jak widzieliście, mieliśmy żółty znaczek, to oznacza, że nasz blueprint nie był skompilowany i bez tego po prostu nie mógłby działać. Pojawiła nam się tutaj zielone oznaczenie, które oznacza, że jest wszystko w porządku. Oznaczenia mamy 3, jest zielone, jest żółte jako właśnie ostrzeżenie i może się pojawić również czerwone, które wskaże wam error. Ale o tym też pomówimy sobie dokładniej później, aby pokazać wam przykład takiego błędu w praktyce. Dobrze, teraz wróćmy sobie na naszą third person mapę i wciśnijmy sobie play. Jak widzicie, nic się nie stało i już wam wytłumaczę dlaczego. Wyłączmy sobie symulację wciskając klawisz Escape. Nie stało się nic, zapiszmy sobie również to wszystko trzymając Ctrl-Shift-S. Nie stało się nic, dlatego że nasz blueprint nie został wrzucony do naszego świata. Musimy go sobie złapać z naszego content drawera i po prostu przeciągnąć tutaj. Pojawią się oczywiście w outlinerze po prawej stronie. I teraz gdy wciśniemy play, jak widzicie po lewej stronie ekranu pojawił się nasz napis hello, czyli cały nasz blueprint działa. Dobra, wyłączmy symulację i wróćmy do okna blueprintu. Dosyć ważną rzeczą, którą tutaj chciałbym jeszcze nadmienić, jest właśnie to, że istotna jest tutaj kolejność naszych nodów, gdyż Unreal odczytuje właśnie nasze nody od lewej do prawej strony, a więc każde kolejne nody będą po prostu wykonywane później. Dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze, co możemy zmienić tutaj w naszym print stringu. Możemy tutaj kliknąć tą strzałkę w dół i pojawia nam się kilka opcji, które możemy modyfikować. I skupmy się na razie na dwóch. Możemy zmienić sobie tutaj kolor tekstu, ale najważniejsze, do czego jakby dążę, możemy sobie zwiększyć tutaj długość trwania naszego napisu, gdyż nasz poprzedni dosyć szybko zniknął, a więc sobie dajmy troszeczkę większy czas, aby zobaczyć, czy ten napis faktycznie się tutaj utrzymuje. Dobra, wszystko działa. I oczywiście nasz node nie jest jedynym nodem, który możemy sobie tutaj wrzucić. Możemy sobie wrzucić ponownie kolejnego print stringa. Dać sobie tutaj 10, ustawić jakiś inny kolor. Zrobić sobie standardowe w programowaniu Hello World. Kliknąć compile. I jak widzicie, wyświetliły nam się oba nasze napisy. W takiej kolejności, jak mówiłem wcześniej, najpierw pojawiło się Hello, później pojawiło się World. Dobrze, ale nie tylko napisy możemy sobie tutaj drukować. Użyjmy sobie któregoś z nodów. Draw. Dajmy sobie draw debug sphere. Sprawdźmy sobie tylko jakieś koordynaty tutaj naszego obiektu. Skopiujmy je sobie tutaj. I dajmy 400. Opcje, które tutaj widzimy, no to są po prostu opcje naszego sfira, który zostanie po prostu za chwilę narysowany. Dobra, kliknijmy compile i sprawdźmy, co się stanie. Jak mogliście zobaczyć, nasza sfera pojawiła się dosłownie na chwilę. Ustawmy sobie duration 10 i jakiś thickness może na 1, aby po prostu było ją dobrze widać.
No jak widzicie, pojawił nam się nasz napis Hello World oraz została narysowana nasza debug sfera. Dobrze, czego możemy tutaj jeszcze użyć z jakichś ciekawszych, ale prostych rzeczy, które po prostu mogą wam zobrazować, w jaki sposób możemy tutaj właśnie wykorzystywać nasze blueprinty. Możemy na przykład sobie wyszukać funkcję, która nazywa się spawn emitter at location. Pozwoli ona po prostu nam zespawnić emitter w lokacji, tak jak sama nazwa wskazuje. Wybierzmy sobie jakiś emitter. No, jakaś eksplozja tutaj może być, to jest tutaj w silniku dostępne. I jeszcze raz musielibyśmy sobie przekopiować. Dodajmy go sobie wyżej. Rotacja zostaje, może zostać na 0, scale na 1, auto destroy, auto activate. Wszystko powinno być ok, kliknijmy compile i sprawdźmy, co się wydarzy. Coś tam pyknęło, ale może użyjmy jednak... Dajmy go trochę niżej. Albo w ogóle zrezygnujmy z tej sfery i dajmy to... Dajmy tak. No jak widzicie, nasz blueprint zespełnił właśnie nasz emitter, nasz ogień. I wszystko świetnie działa. Także jak już pewnie sobie wyobrażacie, możecie właśnie używać blueprintów, tworzyć blueprinty z waszymi efektami, aby po prostu uruchamiały się w jakichś konkretnych warunkach w waszym po prostu świecie, w waszej grze, przy waszych cinematikach. Naprawdę ilość możliwości jest ogromna. Dobra, popracujmy sobie jeszcze troszeczkę nad naszym emitterem i powiedzmy, że stworzyliśmy system, w którym nasz emitter właśnie się pojawia, taki jak stworzyliśmy go przed chwilą, ale teraz chcemy, aby nasz emitter wraz z czasem się po prostu gdzieś przemieścił. Przeciągnijmy sobie tutaj tego pina return value i dodajmy sobie add word offset i wrzućmy sobie powiedzmy offset na 200 jednostek w osi X. Kliknijmy compile, włączmy sobie. Jak widzicie, nasz efekt pojawił się od razu o te 200 jednostek dalej. W zasadzie nie pojawił się od razu, jest to iluzja, gdyż po prostu nasz blueprint najpierw wykonał naszego noda spawn emitter add location i później wykonał naszego noda add word offset, ale zrobił to w tak krótkim czasie, że po prostu nie jesteśmy w stanie tutaj tego zauważyć. I dodałem w zasadzie tego noda troszeczkę z premedytacją, aby przedstawić wam kolejnego noda, który jest rozwiązaniem tego problemu. Jest to funkcja, która nazywa się delay i możemy ją sobie właśnie dodać pomiędzy naszymi dwoma nodami i ustawić sobie, ustawmy sobie 4 sekundy, żeby właśnie łatwo było to zauważyć i ustawić sobie czas, jaki silnik ma właśnie odczekać, zanim wykona kolejnego noda. Kliknijmy sobie compile, no i sprawdźmy, pojawił się nasz system i po 4 sekundach powinien pojawić się o 200 jednostek dalej. I jak widać, wszystko dobrze działa. Dobrze, mówiłem wam wcześniej, że podczas kompilowania może wystąpić nam tutaj błąd, a więc po prostu symulujmy sobie taką sytuację, odepnijmy sobie tutaj naszego pina, kliknijmy compile, no i jak widzicie, mamy teraz error. Anil jest na tyle fajny, że w naszym compile results posiadamy notatkę, co dokładnie jest nie tak i od razu też podświetla nam noda, w którym występuje error. Gdybyśmy mieli jakiś tutaj długi event graph, w którym ciągnęłoby się wiele tutaj linijek naszych właśnie tutaj blueprintów, możemy sobie kliknąć dwa razy na opis naszego erroru i przemieści nas bezpośrednio do noda, gdzie nastąpił błąd. No i mamy tutaj od razu napisane, że nasz komponent musi posiadać connection do targetu. Dobra, większość jakichś podstawowych rzeczy mamy już tutaj wyjaśnioną. Wróćmy sobie do viewportu i spróbujmy sobie dodać tutaj jakiś komponent, aby mieć jakąś warstwę wizualną naszego blueprintu. Użyjmy sobie po prostu static mesha. Pojawił nam się on teraz w naszych komponentach. Możemy oczywiście tutaj zmienić jego nazwę. Na razie nie będę chciał tego robić. Gdy go sobie zaznaczę, w panelu details po prawej stronie mam wszystkie jego atrybuty, nad którymi mogę tutaj pracować, które mogę tutaj zmieniać. Ale najpierw muszę sobie ten static mesh w ogóle wybrać. I właśnie w zakładce static mesh mamy opcję użycia tutaj każdego static mesha, który jest obecnie dostępny u nas w projekcie. Użyjmy sobie jakiegoś standardowego cube'a, który jest
po prostu w silniku dajmy sobie compile. Jak widzicie, w momencie, w którym skompilowałem, dodał mi się kolejny element związany z materiałem tutaj naszego cube'a. Wybierzmy sobie jakiś losowy materiał, aby po prostu troszeczkę bardziej atrakcyjnie to wyglądało. No i teraz, gdy przeszliśmy sobie z powrotem do naszego levelu, jak widzicie, nasz cube pojawił się w miejscu, w którym wcześniej wrzuciłem nasz blueprint. Oczywiście możemy tutaj sobie wsadzić jakiś, nie wiem, jakiś offset, wtedy pojawi on się po prostu wyżej. Zeskalujmy go sobie, żeby był troszeczkę mniejszy. No i na razie go sobie tak zostawmy. No i teraz wróćmy sobie do naszego event grafu. No i spróbujmy sobie użyć naszego static mesha w naszym grafie, w naszym blueprincie, gdyż no właśnie po coś go tutaj dodaliśmy. I aby go użyć, musimy wywołać jakby referencję tego obiektu, aby po prostu nasz blueprint wiedział, z jakiego static mesha ma jakby korzystać. I możemy to zrobić bardzo łatwo, gdyż posiadamy właśnie go w naszych komponentach, więc wystarczy na niego kliknąć, przytrzymać i przeciągnąć do naszego grafu, puścić i pojawił nam się taki mały node właśnie, który nazywa się static mesh. I dzięki niemu właśnie będziemy mogli przekazywać tutaj potrzebne nam informacje w naszym blueprincie. Dobra, ale usuńmy to sobie i spróbujmy sobie coś na podstawie tego zbudować, aby nie była to tylko sucha teoria i żebyście mogli zobaczyć, jak to po prostu działa w praktyce i jak można to wykorzystać w praktyce. I powiedzmy, że chcemy, aby nasz mesh pojawił się w miejscu, czyli w tym samym miejscu, w którym jest właśnie teraz obecnie. Później przemieścił się o jakąś odległość, którą sobie określimy. No i dodajmy sobie AdWord Offset. Zaznaczyłem static mesh, więc dodało mi go automatycznie, nie muszę sobie dodawać tego mojego. No i powiedzmy sobie, że ma się przesunąć o 200 cm, 200 jednostek. No w zasadzie centymetrów w Unrealu. 1 cm jest podstawową jednostką, ale powiedzmy, że nie chcę, aby stało się to od razu, tylko chcę, aby stało się to po jakimś czasie, powiedzmy, nie wiem, 4 sekund, a następnie chcę, aby mój obiekt się po prostu powiększył. I aby to zrobić, mogę użyć noda, który się nazywa Set Relative Scale 3D. Ważną sprawą i dosyć dobrym nawykiem, którego warto uczyć się od początku, jest to, aby zachowywać tutaj właśnie porządek w naszym grafie, aby żadne połączenia na siebie nie nachodziły i aby wszystko po prostu było widoczne i wizualnie po prostu schludne, aby było wiadomo od razu na pierwszy rzut oka, co jest ze sobą połączone. Możemy sobie to zaznaczyć, nacisnąć skrót klawiszowy na klawiaturze Q, który po prostu wyrówna nam wszystko. Możemy kliknąć sobie prawy przycisk myszy i dać alignment i macie tutaj wszystkie możliwości wyrównywania wraz z skrótami klawiszowymi, których możecie po prostu się nauczyć. Dobra, i powiedzmy, że chcę, aby mój obiekt powiększył się o 1 w każdej z osi. Kliknijmy sobie compile, tylko jeszcze tak, skopiujmy sobie nasz delay i podepnijmy go sobie jeszcze raz pomiędzy tymi dwoma nodami, aby również zauważyć proces, który zachodzi, aby wszystko nie wykonało się po prostu natychmiastowo. Kliknijmy compile, wróćmy do naszego poziomu i zobaczmy, pojawił się nasz static mesh po 4 sekundach. Przemieścił się o te jednostki, które tam wpisaliśmy i po kolejnych 4 sekundach powiększył się również o wartość, którą tam podaliśmy. Dobrze widzowie, to w zasadzie wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Podsumowując, co chciałbym, abyście z dzisiejszego materiału zapamiętali jako totalne podstawy blueprintów, które pozwolą Wam właśnie zbudować dobry fundament i ruszyć dalej. Ktoś może powiedzieć, że nie pokazałem tutaj nic. Nie zgodzę się z tym. Według mnie w podstawach blueprintów najważniejszym nie jest pokazywanie tutaj jakichś nodów, które będą robiły cholera wie co, tylko najważniejsze jest to, abyście zapamiętali podstawowe rzeczy, czyli to, że blueprinty są wizualnym językiem programowania, czyli visual scripting. Jest to po prostu forma visual scriptingu zaimplementowana właśnie w Unrealu. Formą tego visual scriptingu są właśnie nody, które tu widzicie.
każdy node ukrywa pod sobą, właśnie pod tą warstwą wizualną, jakieś linijki kodu napisane w C++, a egzekucja tych nodów odbywa się właśnie od lewej do prawej strony, a nasze blueprinty składają się z wizualnych części, czyli właśnie z komponentów oraz grafów, funkcji, makrosów, variables, i w zasadzie ich możliwości są nieograniczone, pozwalają nam tworzyć no dosłownie cuda w silniku. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W kolejnych materiałach z tej serii będziemy przechodzić do coraz to bardziej zaawansowanych rzeczy związanych z blueprintami. Na dzisiaj to tyle. Ja zachęcam Was do zostawienia łapy w górę oraz subskrybowania tego kanału. Zapraszam również na Facebooka. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.